nasza prezentacja będzie trochę odbiegała od pozostałych, ponieważ nie jest retrospektywna, tylko prospektywna, ponieważ jesteśmy zjawiskiem emergentnym, czyli chodzi raczej o opowiedzenie Państwu o tym, co się wydarzyło i co się ma wydarzyć, raczej niż to, czym się już zajmujemy, bo jako... Chociaż bardzo nam miło, że zostaliśmy zakwalifikowani do kategorii The Best in Poland, dlatego że jeszcze jesteśmy w fazie zarodkowej. Tak. Więc jesteśmy przedstawicielami, Krzysztof Franek i ja, Laboratorium Narracji Wizualnych, które powstaje właśnie przy Szkole Filmowej w Łodzi. Wydaje nam się, znaczy jesteśmy przekonani, że tego typu inicjatywy to są przede wszystkim ludzie, więc może kilka słów o tym, jak to się wydarzyło, bo przede wszystkim niesie nas pewna idea, tak, którą chcielibyśmy zrealizować. Oczywistym punktem wyjścia jest coś, czego Państwu nie muszę tłumaczyć i o czym dzisiaj też w bardzo zajmujący sposób opowiadał Gerfried Stocker, prawda? No, żyjemy w czasach, kiedy technologie przenikają nasze życie, my żyjemy razem z nimi, a jesteśmy przedstawicielami szkoły filmowej. No i podczas gdy można powiedzieć, że film, prawda, to jest medium, które zdominowało XX wiek jako takie medium komunikacji wizualnej i też komunikacji, która przemawia do masowego odbiorcy, w XXI wieku tak już raczej nie jest. Znaczy trudno jest powiedzieć z pewną pewnością, że tak jest, a na pewno tak nie będzie. Tak? Ta przyszłość wizualnych mediów narracji będzie najwyraźniej wielokierunkowa i o tym przede wszystkim tutaj rozmawiamy. Więc laboratorium powstało z takiego przeświadczenia, że jeśli szkoła filmowa w Łodzi ma być miejscem, w którym powstają zajmujące, ambitne narracje, które nas łączą ze światem, no to musimy podążać za tym, co się dzieje właśnie w świecie i tworzyć je nie tylko w tym medium, z którego jesteśmy znani, w którym dotąd działaliśmy, prawda? Chociaż też bardzo istotne jest to, że nie chcemy robić konkurencji, tak, dla tych starych mediów, filmu, telewizji, teatru, w którym szkoła filmowa jest cały czas jedną z najlepszych na świecie. Tak, zdecydowanie. Więc kilka słów historii, bo to rzeczywiście jest takie, jest kilka rzek, które się zebrały w tym wspólnym projekcie. Zaczęło się to wszystko od założenia przy Szkole Filmowej Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego, w które byłem zaangażowany. I właśnie chodziło o to, żeby stworzyć jakąś platformę współpracy między poszczególnymi jednostkami szkoły, żeby właśnie wymyślać nowe projekty, tak, nowe kierunki, zadawać nowe pytania. I w ramach tej działalności tego centrum, no właśnie zaczął się pewien ferment, tak? I jedna z rzeczy, która powstała przy tym centrum, to była konferencja i pewien proces, dialog, który się rozpoczął na temat czegoś, co nazwaliśmy twórczość jako praktyka badawcza, tak? Practice as research, tak? Czy research as practice. Chodzi nam o to, prawda, że dla nas sztuka wizualna, film jako sztuka, jest przede wszystkim innym sposobem poznawania świata, tak? I opowiadania o tym świecie, tak? Łączenia nas ze światem. I to był nasz punkt wyjścia, tak? Więc chcieliśmy myśleć o twórczości wizualnej, prawda? Przede wszystkim w kategoriach poznawczych, tak? I to była jedna rzecz, która się działa. Druga rzecz była taka, że w katedrze montażu powstał bardzo ciekawy projekt VR-owy, którego współinicjatorem był Jacek Nagłowski, który tu jest też zaangażowany w tworzenie kina VR-owego przy Digital Cultures, który był niezwykle ciekawy i spotykaliśmy się właśnie w ramach Centrum Badawczego, żeby ten projekt ruszyć, ale nie znalazła się osoba, która mogłaby go poprowadzić. Więc i to było 2 lata temu. Centrum Badawcze było 3 lata temu, prawda? I kilka tego typu inicjatyw powstało i wtedy w 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło taki program, który się nazywa Regionalną Inicjatywą Doskonałości. I okazało się, że jest to program stworzony dla nas, bo chodziło o to, żeby właśnie wesprzeć małe jednostki, które zajmują się bardzo specyficzną działalnością i są właśnie
w domyśle tak świetne w jednej rzeczy, żeby tę jedną rzecz mogły dobrze rozwijać. I wtedy zaczęliśmy wspólnie budować zespół. My się z Krzysztofem spotkaliśmy jeszcze przy okazji innej rzeczy, ponieważ Krzysztof stworzył przy szkole Media Business Hub, czyli taką jednostkę, która ma pośredniczyć między młodymi twórcami, którzy w szkole się rozwijają, prawda, a realnym światem na zewnątrz szkoły, realnymi zadaniami, realnymi wyzwaniami, tak, także biznesowymi, czyli ułatwić im wejście w ten świat aktywności zawodowej. I okazało się, że... Do czego oczywiście też Państwa serdecznie zapraszamy, bo Media Business Hub działa już od roku i działanie, jakby tematem tego projektu jest nawiązywanie kontaktów z jednostkami zewnętrznymi, z firmami, instytucjami, które są zainteresowane tutaj wspomożeniem naszych studentów i rozwojem. I kiedy się spotkaliśmy z Krzysztofem, zaczęliśmy rozmawiać o tym, jakby co my tak naprawdę chcielibyśmy zrobić w ramach szkoły, jaki rodzaj przestrzeni stworzyć, no okazało się, że rozmawiamy tym samym językiem. I potem już jakby zaczęły dochodzić do tego kolejne osoby i powstał ten projekt. Więc pracę nad tym projektem rzeczywiście rozpoczęliśmy pod koniec 2017 roku. Aplikację pisaliśmy 7 miesięcy. No i pod koniec ubiegłego roku okazało się, że rzeczywiście ministerstwo wsparło naszą inicjatywę i otrzymaliśmy to finansowanie. Laboratorium jest teraz właśnie w stanie powstawania, więc zapraszamy Państwa na taką konferencję otwarcia, która się odbędzie w ramach Film Interactive, które się zaczyna w przyszłym tygodniu. Więc też taki gorący okres chyba debat w tej przestrzeni, w której się dzisiaj spotykamy też. Nasza konferencja odbywa się 7-8 października w Łodzi. Mamy bardzo ciekawy program, ciekawych gości i w zasadzie chodzi o to też, żeby zarysować całą naszą działalność, więc bardzo Państwa zapraszamy. Kilka słów o naszej podstawowych, o naszych podstawowych założeniach, tak? Laboratorium jest rzeczywiście przestrzenią badań i poszukiwań, ale z założeniem tworzenia utworów wizualnych, narracyjnych, tak? O ambicjach artystycznych przede wszystkim. Nie jesteśmy laboratorium. Kojarzy się z miejscem, które jest zamknięte, prawda, gdzie prowadzi się poszukiwania w bardzo konkretnym celu. Naszym założeniem było takie, żeby to laboratorium maksymalnie otworzyć, tak, więc cała idea, na której to laboratorium jest otwarte, jest otwartość, więc i ta otwartość przejawia się w tym, że nie my będziemy przede wszystkim tworzyli te utwory, tylko zapraszamy twórców do tworzenia swoich pomysłów u nas w laboratorium, a my w trakcie tego procesu będziemy się uczyli i umieli to robić coraz lepiej, tak? A jednocześnie badali te utwory, które powstają. Chodzi przede wszystkim o to, prawda, żeby kiedy powstają utwory VR-owe, badać je pod kątem, prawda, imersji, w jaki sposób angażuje się widz w doświadczenie, prawda, co działa, co nie działa, żebyśmy przy okazji realizacji kolejnego projektu wiedzieli, prawda, o co się potykamy, co sprawia widzom trudności i co możemy robić lepiej. Więc może właśnie o strukturze, tak? Kim jesteśmy i co będziemy robić. Otwartość. Ogłosiliśmy konkursy do 3 pracowni. To jest pierwsza pracownia, którą Państwu prezentuję. Ona jest największa i ona ma najbardziej rozbudowany program z oczywistych powodów, prawda? Ponieważ VR i AR to są tematy, które teraz są najważniejsze we współczesnych debatach. Tak się wydaje, że tutaj w tym kierunku wszyscy zdążamy. Pracownię prowadzi Pola Borkiewicz, to jest tutaj obecna, więc jeśli byście Państwo chcieli z nią porozmawiać, to jak najbardziej zapraszamy. I Jacek Nagłowski, który też tutaj jest na pewno gdzieś. W tym momencie chyba otwiera kino VR-owe w TR Warszawa, ale na pewno tutaj będzie. Co roku pracownia VR-owa będzie przyjmowała 5 zespołów twórców, którzy w czasie od stycznia do grudnia będą realizowali swoje doświadczenie VR-owe. Mamy na to całkiem realistyczne i konkretne budżety, i więc zapraszamy do współpracy. Wszystkie ogłoszenia konkursów i opisy naszej działalności są umieszczone na naszej tymczasowej stronie internetowej pod adresem vnlab.org. Tutaj właśnie jest rozszerzenie. I tam Państwo się wszystkiego dowiecie.
Kolejna pracownia to jest pracownia z S3D, stereoskopii, którą prowadzi Piotr Matysiak, też siedzący tutaj, też obecny. To będzie pracownia, której program polega na zbadaniu potencjału artystycznego stereoskopii, prawda? No bo też jest tak, że niby jest to stara technika, wszyscy wiemy, jak to działa. W XIX wieku była bardzo popularna, ale w kinie no, naprawdę nie została nigdy poważnie zastosowana. Awatar jest takim przykładem, prawda, który zawsze powraca, ale przeważnie stereoskopia jest używana w sposób na poziomie postprodukcji, a nie jako technika tworzenia filmu. No teraz bardzo wszyscy czekamy na film Anga Lee, który ma powstać, prawda, w prawdziwej stereoskopii i zobaczymy, co z tego będzie. Piotr będzie badał stereoskopię używając techniki animacji poklatkowej, więc bardzo precyzyjnie, żeby właśnie móc zbadać wszelkie możliwe właśnie efekty dramaturgiczne różnych ustawień stereoskopicznych, tak? I doświadczenie imersji. Chociaż chciałbym dodać, że Piotr wygląda dużo młodziej niż na tym zdjęciu. Może dlatego, że fotografia powstała w technice mokrego kolodionu, która ma prawie 200 lat. Kolejną pracownię prowadzi Kuba Mikurda, pewnie znany części z Państwa obecnych tutaj, który jest krytykiem filmowym, filozofem, a także reżyserem. To właśnie on był moim partnerem, kiedy rozmawialiśmy o twórczości jako praktyce badawczej i Kuba będzie pracował nad rozwojem eseju filmowego jako właśnie rozumianego jako refleksja naukowa, jako refleksja poznawcza. Na to będzie skierowana działalność jego pracowni. W przyszłym roku ma powstać jeden film, którego autorem będzie Kuba Mikurda oraz książka dotycząca medium eseju filmowego, a później przez kolejne 2 lata na zasadzie konkursów będziemy zapraszali twórców do realizowania własnych esejów filmowych, też oczywiście oferując im konkretny budżet na realizację swoich pomysłów i swoich projektów. Następna pracownia doświadczeń na żywo, której przewodniczy Dariusz Kamiński, w której realizują swoje projekty Joanna Dobrzańska i Wacław Mikoszewski, ma się zajmować przede wszystkim właśnie kwestią transmisji doświadczeń na żywo, tak? Czyli zapośredniczenia doświadczeń na żywo, prawda? Czy możemy stworzyć poczucie obecności na odległość, tak? Tutaj takim bardzo ambitnym przedsięwzięciem jest projekt Joanny Dobrzańskiej, która chce dokonywać transmisji na żywo z dźwiękiem ambisonicznym i właśnie w technice VR-u koncertów symfonicznych. Joanna pracuje w Instytucie Chopina i jej celem jest zrealizowanie transmisji na żywo konkursu chopinowskiego do Azji, tak? Zobaczymy, jak to się uda, ale to jest plan na najbliższe 2 lata, między innymi tej pracowni. Kolejna pracownia to jest pracownia narracji interaktywnych, którą prowadzę ja razem z Katarzyną Boratyn, którą Państwo pewnie znacie z działalności Fundacji Pełne Zanurzenie. My też jesteśmy pracownią konkursową, też otworzyliśmy konkursy. Chcemy współpracować z dokumentalistami i filmowcami, i fotografami, ale też we współpracy z innymi twórcami, na przykład rysownikami czy animatorami, którzy chcieliby stworzyć interaktywne wersje swoich projektów, zwłaszcza dokumentalnych. Zapraszamy do współpracy. Jeszcze jedna pracownia, o której nie powiedziałem, to jest pracownia badań odbiorcy, ona jest kluczowa, ponieważ to jest pracownia wyposażona w urządzenia eye trackingowe, biometryczne i tak dalej, której przewodzi Anna Zarychta, nasza koleżanka ze szkoły filmowej i która będzie realizowała własne doświadczenia i badania dotyczące neuroestetyki, ale też będzie współpracowała z poszczególnymi pracowniami, właśnie sprawdzając czy badając utwory, które będziemy produkować, tak abyśmy je mogli robić w sposób coraz bardziej przekonujący, jeśli tak mogę powiedzieć. Dalszym naszym celem jest uruchomienie serii wydawniczej, cyfrowej, w której będziemy publikowali cyfrowe publikacje. To jest też jedno z zadań pracowni form interaktywnych. To znaczy chcemy stworzyć takie rozwiązanie
programistyczne, tak, które pozwoli nam publikować wielomedialne, interaktywne publikacje w sieci, które byłyby jakoś tam adekwatne do współczesnych czasów, prawda? Wydaje nam się, że istniejące formy publikacji cyfrowych no, są niewystarczające, tak? Więc wszystkie nasze publikacje, które będą publikacjami naukowymi, będą publikowane na tym nowym backendzie, na którym właśnie pracujemy, oraz będziemy też za pośrednictwem naszej strony i właśnie serii wydawniczej przy wydawnictwie Szkoły Filmowej publikować powstające przy laboratorium czy poprzez laboratorium utwory artystyczne. No oczywiście w dalszej perspektywie planujemy współpracę z innymi podmiotami, nawet nie w dalszej, tylko przede wszystkim już teraz szukamy kontaktów z innymi podmiotami, które są zainteresowane podobnymi zagadnieniami czy podobnymi poszukiwaniami, więc bardzo zapraszamy Państwa do współpracy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, jesteśmy tutaj, bardzo chętnie porozmawiamy. Będziemy siedzieli też przy stolikach eksperckich od godziny 15 i konsultowali projekty osób, które chciałyby uczestniczyć w naszym programie badawczym. A to jesteśmy my. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.